Jest niedaleko taki kraj, gdzie pośród kwiatów spędza czas najmilsza Maja z wszystkich maj. Ta pszczółka, która bawi nas. Kto tak wesoło bzyczy w samym środku maja, to na pewno nasza droga Maja. Z Mają bzy w zielone graje. Maja, Maja, Maja zaprasza także nas. Urodzinowa niespodzianka! Kliknij na jednym z kwiatków. Od tej chwili to twój kwiatek. Zapamięta wszystkie zadania wykonane przez ciebie podczas gry. Im więcej wykonasz zadań, tym kwiatek będzie większy. Kiedy twój kwiatek urośnie, możesz kliknąć tutaj, żeby znów zrobił się mały. Ale pamiętaj, wtedy trzeba będzie wykonać wszystkie zadania od początku. Zadania, które wykonasz, będą przechowywane w tym ulu. No to zaczynamy! A! Dzień dobry! Mam na imię Filip. Jest ze mną Gucio. Guciu! Co? A tak, dzień dobry! Maju! Gdzie ona się podziewa? Maju! Maja obiecała, że się tu z nami spotka, ale nigdzie jej nie ma. O, słyszę brzęczenie skrzydełek. Może to ona? O, to wcale nie Maja, tylko pani Kasandra, nasza wychowawczyni. Dokąd się pani tak śpieszy? Lecę do ula. Dzisiaj jest dzień urodzin małych pszczółek. Będę potrzebna, kiedy maleństwa przyjdą na świat. Muszę troszkę odsapnąć. Nie widziała pani Mai? Widziałam, Guciu. Wyprzedziłam ją kilka chwil temu. Właśnie sobie przypomniałam, że Maja urodziła się dokładnie rok temu. Dokładnie rok temu? To znaczy, że dziś są jej urodziny. No właśnie, Filipie, a ja całkiem o tym zapomniałam. Proszę, złóżcie Mai w moim imieniu serdeczne życzenia urodzinowe. Muszę już lecieć. I co my teraz zrobimy? Nie przygotowaliśmy dla Mai żadnej urodzinowej niespodzianki. Może uda nam się coś wymyślić, zanim się tu zjawi. Mogę dla niej zebrać trochę pyłku z leśnych kwiatów. O, nie wystarczy nawet na jedną kulkę. Kulki pyłku? Prawdę mówiąc, to niezbyt oryginalny prezent. Dam, dydy, dam i bach. Dam, dydy, dam i bec. To jej się na pewno spodoba. No, nie wiem, Guciu. Maja widziała to już setki razy. Czekaj, możemy... Albo też... Nie, mamy za mało czasu. Co by Maję naprawdę ucieszyło? Spróbuję znaleźć coś ciekawego. Będzie fajnie, jeśli się uda. Mógłbym podarować Mai swoje zapasy. Chwileczkę. O! No wiesz, Guciu, jak ty coś wymyślisz, to naprawdę można boki zrywać. Filip, nie wiedziałem, że potrafisz żonglować. To się Mai na pewno spodoba. Jasne, że potrafię. O! Rzucaj! Jak chcesz, poćwiczymy z większą ilością kulek. Stare przysłowie pszczół mówi:
ćwiczenie czyni mistrza. Zobaczymy, czy naprawdę jesteś taki dobry. O, Rety, nie jestem pewien, czy sobie poradzę. Chociaż, skoro Gucio będzie moim trenerem, sukces mamy zapewniony. Pomożesz Guciowi kierować kulki pyłku w moją stronę? Żeby było raźniej, zaprosiłem do zabawy kilku przyjaciół. Między innymi tę sympatyczną Biedronkę. A witajcie! Każde z nas nosi apaszkę w innym kolorze. Ja wybrałem zieloną. A ja czerwoną! Jeśli Gucio weźmie zieloną kulkę pyłku, musisz kliknąć na mnie. Wtedy Gucio poda mi właściwą kulkę. Pomóż Guciowi podawać żonglerom kulki we właściwym kolorze, bo uczestnicy zabawy nie chcą łapać kulek, których kolor nie odpowiada kolorowi ich apaszek. Jeśli skierujesz którąś z kulek do niewłaściwego żonglera, przegrasz. Chcesz, żeby zadanie było łatwe, średnio trudne czy trudne? Kliknij na jednej z biedronek. Dobrze. Podawaj kulki Filipowi, Biedronce i Stonodze. Przyjrzyj się, jakiego koloru są nasze apaszki. Kliknij na Guciu i zaczynamy. Brawo! Złapałem! Złapałam! Złapałem! Złapałam! Złapałem! 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 Hej, hup! Złapałem! Świetnie, udało ci się! Ale mnie też nieźle szło, prawda? Brawo, Filip! Bardzo dobrze! Maja będzie zachwycona! Mam pomysł, Guciu. Urządzimy dla niej przyjęcie. Jak znam Maję, na pewno zapomniała, że ma dzisiaj urodziny. Tak! To znakomity pomysł! Poproszę innych mieszkańców Łąki, żeby nam pomogli. Ale Maji ani mru-mru! Słowo pasikonika. Spotkajmy się wieczorem przy małym wodospadzie. O, słyszałeś? Witaj, Maju! Odwiedziłam ten cudowny wodospad, który wczoraj odkryliśmy! Byłaś przy wodospadzie? Na twoim miejscu omijałbym go szerokim łukiem, Bo przecież i tak masz inne plany, prawda, Maju? Zdaje się, że dzisiaj mieliśmy zwiedzać las, prawda, Guciu? Mam coś pilnego do załatwienia, więc pomyślałem, że... Coś pilnego? Ty? Cokolwiek masz do załatwienia, chętnie ci w tym pomogę. Hej, Guciu, Maja będzie za tobą latała trop w trop. Uważaj, żeby się niczego nie domyśliła. Moi kochani, na mnie już czas. Pa, pa! Rusz się, Guciu! W którą stronę chcesz lecieć? To droga do wodospadu! O nie! Hej, hej, Maju! Zaczekaj, moja droga! Pamiętaj, najpierw obowiązki, potem przyjemności! No dobrze, możesz mi towarzyszyć, ale żebyś potem nie marudziła, że się nudzisz! Ciekawe, dokąd temu Filipowi tak się śpieszyło? Nie zazdroszczę Guciowi.
Mam nadzieję, że uda mu się utrzymać język za zębami. W przeciwnym razie nasze przyjęcie niespodzianka okaże się wielkim niewypałem. Na wszelki wypadek pokręcę się w pobliżu. Umieram z ciekawości, czy uda się tu znaleźć przyjaciół Mai. Dopóki nasza mała pszczółka będzie czymś zajęta, Gucio będzie mógł się spokojnie rozejrzeć. Trzymam kciuki. O, Guciu, poczwarka! W środku na pewno jest jakiś piękny motyl. Na pewno, Maju. Przyjrzyj jej się dokładnie. Ja w tym czasie trochę się rozejrzę. Jej, spadają bomby wodne! Nie teraz, Maju. Przecież ci zależy, żeby motyl jak najprędzej wyszedł na świat. Ale fajnie! To ty, Guciu? Ja też chcę spróbować! Nie, nie, nie. Nie ma mowy. Ludzie przychodzą na łąkę i zostawiają całą masę śmieci, a ty zamiast załamać ręce, chcesz zrobić z tego zabawę. Najmocniej przepraszam, panie nartniku wodny. Czy zechce pan przyjść na przyjęcie urodzinowe Mai? Maja? Maja? Nie znam nikogo o tym imieniu. Chyba pomyliłeś mnie z innym nartnikiem. A teraz bardzo proszę, zostaw mnie w spokoju. Ale ja chciałem tylko... Nie, 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 nie. Przepraszam, ale nie ma powodu się tak denerwować. Ojej! Żaby nie będę zapraszał, bo niemal wszyscy goście Mai wyglądają dla niej jak obiad. Lika, to ty? Ojej! Mam nadzieję, że to nie była nasza znajoma ważka Lilka. Dzień dobry! Jaka ty jesteś śliczna! Właśnie szukałem jętki. Nie mogę z tobą gawędzić przez cały dzień, Guciu. W tym czasie wolę spełnić kolejne z jej życzeń. Naprawdę? Chciałabym zobaczyć, jak motyl opuszcza poczwarkę. Bzyk podobno umie przekonać motyla, żeby się szybciej przepoczwarzył. Tak mi się zdawało, ale wygląda na to, że szturchanie i pukanie nie przynosi rezultatów. A ja zrezygnowałem z ciastka z kremem. Z ciastka mówisz? Hej, Bzyk! Dzisiaj są urodziny Mai. Chcemy dla niej urządzić przyjęcie niespodziankę przy wodospadzie. Myślisz, że uda ci się wykombinować tort urodzinowy? Nie ma sprawy, ale ja mam prośbę. Zrób coś, żeby motyl się przepoczwarzył, dobrze? Jasne! Widzę, że wszyscy jesteśmy ciekawi. Słyszę, jak się w środku porusza. Gdyby słoneczko chciało skierować na poczwarkę swoje promyki. Hej, Guciu, a może sami skierujemy promień słońca na poczwarkę? Wtedy na pewno motylek się obudzi i wyjdzie na świat. Tak, tak, motylek, motylek, motylek. Jętka tak bardzo chce zobaczyć motyla. Myślisz, że go przekonamy, żeby wyszedł na świat? Mam nadzieję, Guciu. Chodź, spróbujemy coś wymyślić. No, no. Gucio obiecał Bzykowi, że postara się obudzić motyla. Przyda mu się twoja pomoc. Och, motyl wciąż śpi w swojej poczwarce. A przecież wystarczyłby jeden promień słońca, żeby go obudzić. O, wyszło słońce. Niestety nie świeci na poczwarkę. Szkoda, a jednak może się na coś przydać. Jeśli znajdziesz w okolicy błyszczący przedmiot albo owada o połyskliwym pancerzyku, możesz skierować promień słońca tak, żeby światło padało prosto na poczwarkę. Chcesz, żeby zadanie było łatwe, średnio trudne czy trudne?
kliknij na jednej z biedronek. Kliknij tutaj, jeśli chcesz, żeby zadanie było trudne. Rozejrzyj się. Widzisz błyszczące przedmioty lub owady o połyskliwych pancerzykach, które mogą odbijać światło? Zastanów się, jak je ułożyć, żeby ostatni z elementów kierował promień słońca na poczwarkę. Uważaj, element, który upuścisz lub ułożysz niewłaściwie, przepadnie. Pamiętaj też, że poszczególne elementy muszą być ułożone w odpowiedniej kolejności. Świetnie! Bardzo dobrze! Hurra! Udało ci się! Motyl wychodzący z poczwarki na świat to wspaniały widok. Widok, który sprawił małej jętce ogromną radość. Och, jaki piękny! Dziękuję wam, moi kochani! Hurra! Udało się! Ciebie też zapraszamy na przyjęcie urodzinowe Mai. Nie zapomnij! Dziękuję, Guciu. Na pewno nie zapomnę. Zobaczymy się wieczorem przy wodospadzie. Pa, pa, kochani! Do zobaczenia! Zdaje się, że jestem komuś potrzebny. Nie widziałam, że jesteś taki uczynny. Hej, zaczekaj! Gdzie teraz jesteśmy? Ach, na skraju lasu! Nigdzie nie jest tak jasno jak na polu makowym. Zobaczymy, czy Guciowi uda się tu znaleźć jakichś przyjaciół Mai. Patrz, Guciu! Światło! Cień! Światło? Cień? Chcesz zostać w cieniu? Ledwie cię widzę, Guciu! W ciemności może być wielu gości. Ale to łaskocze w pięty. Kwiaty koniczyny są jeszcze małe. Dopiero kiedy zrobi się cieplej, będzie można w nich znaleźć nektar. Nie ma ani jednego stworzenia. Uff, zmęczyłam się, ale było warto. Teraz jajeczka są w bezpiecznym miejscu. Nie mówcie, że widzieliście, gdzie złożyłam jajeczka. Osy ukrywają swoje jajeczka przed drapieżnikami. Nie martw się, nikomu nie powiemy. W tej okolicy nie można liczyć na chwilę spokoju. Mam cię, łobuziaku. Zobaczymy, jak ty wyglądasz w świetle dnia. To ja się, Kromaczek Świętojański. Cześć, Maju. Powiedz temu brutalowi, żeby mnie puścił. Czy Jasiek zrobił coś złego, panie chrząszczu Cetyńcu? W tej chwili wyłącz swoje światełko, Jasiek! Niektóre owady unikają spotkania z wrogiem dzięki barwie ochronnej, upodabniającej je do otoczenia. Jasiek nie powinien ich oświetlać. Żądam, by wszystkich przeprosił i nie popuszczę. Panie chrząszczu, proszę, niech pan mu daruje. Chciałbym, żeby on i jego koledzy poświecili nam podczas przyjęcia z okazji urodzin Mai. O, bardzo bym chciał. No dobrze. Puszczę go, jeśli w imieniu Jaśka przeprosisz wszystkie owady noszące barwy ochronne. Zrobione. Do zobaczenia wieczorem przy wodospadzie. To do dzieła. Ja zaczekam tutaj. Rany, ale tu ciemno. Musisz w tym gąszczu znaleźć zwierzęta,
które przeprosicie z Guciem w imieniu Jaśka. Owady, które się tu kryją, swoim ubarwieniem starają się wywieźć w pole potencjalnych wrogów. Szukaj ukrytych zwierząt za pomocą myszki. Kiedy znajdziesz coś, co cię zainteresuje, kliknij. Co? Czy liście mają nogi? Nie zdziwiłbym się, gdyby to był jeden z naszych ukrytych owadów. Ale uważaj, niektóre zwierzęta mogą Guciowi napędzić strachu. Chcesz, żeby zadanie było łatwe, średnio trudne czy trudne? Kliknij na jednej z biedronek. Niezbyt tu jasno, prawda? W cieniu kryje się 5 różnych zwierząt. Uważaj, oprócz nich jest tu też kilka drapieżników, od których Maja i Gucio powinni się trzymać z daleka. I ten mi wygląda na przystojniaka. Przedstawiam państwu pasikonika. Chciałem tylko powiedzieć, że robaczek świętojański Jasiek przeprasza, że pana niepokoił. To się zdarzyło już drugi raz, ale cieszę się, że przynajmniej ma łobuziak wyrzuty sumienia. Wspaniale! Zobaczymy, czy uda ci się odnaleźć pozostałe 4 zwierzęta. Ćma. Owad, który w dzień śpi. Chcę przeprosić w imieniu mojego kolegi Jaśka. Dobrze, już dobrze. Teraz dasz mi spać. Bomba! Jeszcze tylko 3 zwierzęta i zadanie wykonane. To jest... Ach, to tylko patyczak kolczasty. Nie groźny, ale potrafi przestraszyć. Proszę nie robić mi nic złego. Chcę tylko przeprosić w imieniu Jaśka, robaczka świętojańskiego. Sam się porządnie wystraszył, kiedy mnie zobaczył. Tip-top. Ale 2 zwierzęta wciąż się ukrywają. Uważaj, żeby się nie natknąć na stworzenie wrogo nastawione do pszczół. Ej, patyczak! Chciałem tylko przeprosić w imieniu pewnego lekkomyślnego robaczka świętojańskiego, który panią zdenerwował. Nic się nie stało. Kiedyś sama robiłam podobne kawały. Przyjmuję przeprosiny. Wspaniale! Jeszcze jedno przyjazne stworzonko i zadanie wykonane! Owad, którego tu widzisz, nazywa się Liściec. Łatwo zgadnąć dlaczego. Przepraszam. Chodzi o robaczka świętojańskiego, Jaśka. Przepraszam w jego imieniu. Widzę, że ma w tobie oddanego przyjaciela. W porządku, co było, to było. Jestem pod wrażeniem. Dzięki twojej pomocy Gucio przeprosił wszystkie zwierzęta. Chrząszcz Cetyniec będzie zadowolony. Masz bystre oczy, Guciu. Gratuluję. Dziękuję, panie chrząszczu. Zastanawiam się, dlaczego Jasiek tak się śpieszył. Ty wiesz, Guciu? A, pewnie śpieszył się na jakieś zebranie robaczków świętojańskich. Na mnie też już pora. Do zobaczenia wieczorem. Ta droga prowadzi do starych znajomych. Złapię cię! Złapię cię! Widzę, że nasze pszczółki znalazły ładne, zaciszne miejsce. Gucio dobrze wie, kogo i o co chce tutaj prosić. Hej, Guciu! To terytorium mrówek! Czego tu szukamy? Poważnie? Terytorium mrówek? Patrz, jaki piękny kwiat! Założę się, że będę przy nim pierwszy!
Ha! Jeden z naszych uciekinierów! Tutaj jest zbyt niebezpiecznie! W te pędy wracaj na górę! Panie generale! Wcale nie słucha! Halo, halo! Nie chcemy tutaj, Biedronek! Ciągle tylko podpijacie rosę miodową naszych mszyc! Idź sobie, albo każę żołnierzom cię przegonić! Idę, już idę! Przepraszam, panie generale, czy byłby pan tak dobry i poświęcił mi trochę... O! Słodkie, ale z miotkiem nie może się równać. Bardzo proszę, żebyś w przyszłości tego nie robił. Przepraszam. Skoro już pan tu jest, generale, wie pan, że Maja ma dziś... Zwyczajnie mnie ignoruje. A, to Mrówkolew! Smacznego, że tak powiem. Chodźcie do mnie, mróweczki, pszczółki i inne żyjątka. Na pewno ma złe zamiary. Proszę, nie jedz mnie! Proszę, nie jedz mnie! Chodź, Maju! Musisz mi pomóc! Wstyd mi za was, łobuziaki! Lewą, dwa, trzy, cztery! Lewą, dwa, trzy, cztery! I stój! Uchroniliście naszą mszycę przed wielkim niebezpieczeństwem! Jak możemy się odwdzięczyć? Mógłby mi pan pomóc, generale, w wypełnieniu pewnej tajnej misji. Dziś są urodziny Mai. Czy pańscy żołnierze mogliby coś dla niej zaśpiewać? Musielibyśmy zrobić próbę, a niestety nie mamy czasu. Musimy zebrać rosę miodową, słodką wydzielinę mszyc. Guciu, to fajnie, że chcesz pomóc mrówkom zbierać rosę miodową. No, to życzę miłej pracy. Musisz pomóc Guciowi, żeby wojskowy chór mrówek miał czas na próbę. Widzisz tę grupkę mszyc? Od każdej z nich trzeba wziąć rosę miodową. Kliknij na mszycy, żeby dać jej do zrozumienia, że chcesz rosę. I poczekaj, aż pojawi się bąbelek. Naciskając przycisk myszki, napełnij miseczkę słodkim płynem. Za pomocą myszki ostrożnie przeciągnij miseczkę do krawędzi liścia. Powoli, nie wylej zawartości. Przelej rosę z miseczki do dużego naczynia, zwalniając przycisk myszki. Kiedy napełnisz duże naczynie, zadanie będzie wykonane. Chcesz, żeby zadanie było łatwe, średnio trudne czy trudne? Kliknij na jednej z biedronek. Patrz, ile mszyc! Weź od każdej rosę miodową, ale nie więcej niż po 3 razy, jeśli nie chcesz ich obrazić. Zapamiętaj, która z nich i ile razy dała ci rosę, bo lubią zamieniać się miejscami. Nie rozlej słodkiego płynu. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Thank you.
Ostrożnie, cywilu! Rozlewasz cenną zawartość! Gratuluję! Udało ci się nie porozlewać cennego płynu i napełnić duże naczynie, a mszyce nie miały powodu się gniewać. No, mój mały, popisałeś się. W tym czasie udało nam się przygotować, wiesz co, z wiadomej okazji, dla wiesz kogo, do przedstawienia wiesz gdzie. Wobec tego jestem wam strasznie wdzięczny. Oddział marsz! Zrozumiałeś, o czym mówił generał? Bo ja ani słowa! E? Co? Nie, chciałem tylko być uprzejmy. Halo, jest tam kto? Lewą, dwa, trzy, cztery. Lewą, dwa, trzy, cztery. I wyglądać groźnie. Dobrze, żołnierze. W tył zwrot. Słyszałeś coś, Guciu? Jedyne, co słyszałem, to twoje mlaskanie. Nic tu po nas. Ale ty dzisiaj pędzisz. Nie tak prędko, Guciu! Hej, Maju, musisz za mną tak latać wszędzie i wciąż? Co takiego? Chcesz się mnie pozbyć? Ale z ciebie kolega! Nie, nie, źle mnie zrozumiałaś. A w ogóle to widzę, że nie ma tu nic ciekawego. No, pora ruszać dalej. Zaczekaj, lecę z tobą. Czy to nie Ulf, którym urodziła się Maja? Mieszkańcy Ula są dzisiaj bardzo zabiegani. Ciekawe, czy ktokolwiek znajdzie czas dla Gucia. Słyszysz te głosiki, Guciu? To maleńkie pszczółki. Co takie, milusie?
Milusie, co? Ty się pobaw z maluchami, a ja zajmę się swoimi sprawami. Przyjemnie, prawda? Podoba ci się? O, jaki piękny zapach! To pachną zapasy miotków, Ulu. Mniam, 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 mniam. Chętnie bym sobie coś przekąsił, ale urodziny Mai są dla mnie ważniejsze. Pusty jak mój brzuszek. Znam skądś tę panią. To nasza królowa. Co mogę zrobić dla ciebie, Guciu? Czy mógłbyś poprosić tu na chwilę panią Kasandrę? Nie wolno mi opuszczać posterunku. Zresztą ona i tak by nie przyszła. Jest teraz bardzo zajęta. Słucham? Dzisiaj są urodziny Mai. Co? Maja ma dziś? Ciii, całkiem o tym zapomniała. Organizujemy przyjęcie niespodziankę przy wodospadzie. Przekażcie wiadomość każdemu, kto będzie tędy przechodził. Przekażemy, Guciu. Szkoda tylko, że sami nie będziemy mogli przyjść. Mamy wartę do wieczora. Yahoo! Tak! Co to za hałasy? Gucio, co ty tutaj robisz? Przepraszam panią, to wszystko z powodu Mai. Całkiem zapomniała, że dziś są jej urodziny. Chciałem spytać, czy nie pomogłaby nam pani w organizacji przyjęcia niespodzianki? Niestety nie mogę, Guciu. Jeszcze nie wszystkie małe pszczółki przyszły na świat. Zrobiłabym dla niej świeczkę urodzinową z pszczelego wosku, ale nie mogę stąd odejść nawet na chwilę. A gdybym panią zastąpił? Taka urodzinowa świeczka to wspaniały pomysł. Dla Mai jestem gotowa spróbować. Ale żeby mi się później nikt nie skarżył. Teraz koniecznie musisz pomóc Guciowi. Trzeba pokazać pani Kasandrze, że Gucio umie się opiekować maleńkimi pszczółkami. W komórkach plastra miodu śpią maleńkie pszczółki, które dziś pierwszy raz zobaczą słońce. Jeśli życie maluchów w ulu ma się zacząć przyjemnie, musisz uważać, żeby żadne z nich nie wypadło na podłogę. Jest sposób, by uchronić pszczółki przed bolesnym upadkiem. Jeśli maluch spadnie na stertę liści, odbije się od niej i bezpiecznie wpadnie do kojca. Pani Kasandra będzie zadowolona, jeśli wszystkie maluchy wylądują w kojcu. Chcesz, żeby zadanie było łatwe, średnio trudne czy trudne? Kliknij na jednej z biedronek. Ciekawe, jak sobie poradzisz. Jeszcze piątka maluchów śpi w swoich komórkach. Nie przegap momentu, w którym mała pszczółka zacznie się gramolić z komórki. Wtedy prędko przeciągnij stertę liści pod tę komórkę. Hej! Ups! Wspaniale! Nadajesz się na nianie, ale teraz ciii! Maleństwu potrzebna jest cisza i spokój. Dobra robota, Guciu. Jestem z ciebie dumna.
końcu te maluchy są przyszłością pszczelego rodu. Tak ładnie mnie zastępowałeś, że w tym czasie udało mi się zrobić... urodzinową świeczkę. Pachnie miotkiem. Ciekawe, jaką minę zrobi Maja. Ale cichosza! Będzie lepiej, jeśli sama ją przyniosę. Do zobaczenia, Guciu. Wieczorem przy wodospadzie. I jeszcze raz bardzo dziękuję. Ach, Guciu, pomogłeś dziś tylu zwierzętom z dobrego serca, że odjęło mi mowę. Nie masz ochoty wybrać się na nasze piękne pole makowe i popatrzeć, jakie kształty przybierają chmury? Lećmy, a potem będziemy wymyślać historyjki o tym, co się dzieje na niebie. Maju, nie gniewaj się, ale przez chwilę chciałbym zostać sam. Źle się czujesz? Wyciągnij się w hamaku i od razu poczujesz się lepiej. Och, znowu to samo. Twój hamak jest pełen wody. A dobrze wiesz, że jeśli zamoczysz skrzydełka, będziesz musiał długo czekać, aż wyschną. Wiem, co zrobić, żeby Maja nie dotarła za wcześnie do wodospadu. To powinno ją zatrzymać na jakiś czas. Hi-hi! Mówiłeś coś do mnie, Guciu? Tak mamroczysz, że nic nie zrozumiałam. Przepraszam, Maju. Hej, Guciu, uważaj! Złap mnie, jeśli potrafisz. No prędzej, na co czekasz? Da-da-da-da-da-da. Doigrasz się! Dlaczego Gucia jest dla mnie taki niedobry? Ciekawe, dokąd on właściwie poleciał. Przez cały dzień zachowywał się jakoś dziwnie. Lilka, w samą porę! Moje skrzydełka mogą mnie zawieść, a muszę dogonić Gucia. No to wskakuj prędzej, zanim się oddali. Tego Gucio nie mógł przewidzieć. Ale nic się nie stało, bo przyjęcie i tak już powinno się rozpocząć. Goście urodzinowi nie kluczyli jak Gucio, tylko najkrótszą drogą dotarli do wodospadu i już tam czekają. Nie wierzysz mi? To leć razem z Mają. Maja niczego się nie domyśla. Trochę mi jej szkoda. Tobie pewnie też. Dlatego musimy się postarać, żeby szczęśliwie dotarła na miejsce. Los już się do niej uśmiechnął. Siedzi wygodnie na grzbiecie ważki Lilki. Pomóż Mai dogonić Gucia. Uważaj, żeby nie zniknął wam z oczu. Lilka będzie naśladowała ruch twojej myszki. Jeśli przesuniesz myszkę w prawo, Lilka będzie leciała po prawej stronie drogi. Jeśli przesuniesz myszkę w lewo, Lilka też przesunie się w lewo. Takie manewry przydadzą się, kiedy na drodze pojawi się przeszkoda. Tym razem nie poszło najlepiej. Nie pozwól Guciowi was zgubić. Powodzenia! Chcesz, żeby zadanie było łatwe, średnio trudne czy trudne? Kliknij na jednej z biedronek. Uważaj na przeszkody, bo zgubicie Gucia. Prędzej za nim! I zabolało. A Gucio bimba sobie na przeszkody. Nie dogonimy go, jeśli Maja wciąż będzie miała kraksy. Chcesz podjąć pościg za Guciem? Uważaj na przeszkody, bo zgubicie Gucia. Prędzej za nim! I zabolało. A Gucio bimba sobie na przeszkody. Nie dogonimy go, jeśli Maja wciąż by... Chcesz podjąć pościg za Guciem? Uważaj na przeszkody. Prędzej za nim!
Aj, zabolało! A Gucio bimba sobie na przeszkody. Nie dogonimy go, jeśli Maja wciąż będzie miała kraksy. Chcesz podjąć pościg za Guciem? Kliknij na Biedronce. Kliknij na jednej... Dobrze, że Gucio nie leci zbyt szybko. Mimo to uważaj, bo w każdej chwili może cię zgubić. Prędzej za nim! I zabolało! A Gucio bimba sobie... Chcesz podjąć po... Prędzej za nim! Aj, zabolało! A Gucio bimba sobie na przeszkody. Nie dogonimy go, jeśli Maja wciąż będzie miała kraksy. Chcesz podjąć pościg za Guciem? Kliknij na Biedronce. Klik. Dobrze, że Gucio nie leci zbyt szybko. Prędzej za nim! Lilka, już prawie go mamy! Uff, zmęczyłem się, ale było warto. Jesteśmy w samą porę, ani za wcześnie, ani za późno. Wiesz, Maju, ten twój przyjaciel to wielki spryciarz. Zdaje się, że przez cały czas robiłyśmy dokładnie to, co chciał. Kto chce się założyć, że plan Gucia powiódł się w 100% i Maja dotarła do wodospadu we właściwym czasie? Wspaniale! Zdążyliście ze wszystkim na czas! Uwaga! Za chwilę tutaj będzie! Zaczynamy! Oddział! Odchrząknąć! A, to jakiś sen! Co się tu dzieje? Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego, Maju! To urodzinki dzisiaj ma dla kogo życzeń 100, dla kogo przyniósł gości tłum urodzinowy tort. To nasza przyjaciółka Maja urodzinki ma, więc goście szczęścia życzą jej i zjedzą tort raz dwa. Więc goście szczęścia życzą jej i zjedzą tort raz dwa. Jesteście wspaniali! Całkiem zapomniałam o swoich urodzinach. To dlatego tak dziwnie się zachowywałeś, Guciu? A ty co myślałaś? Zorganizowaliśmy to przyjęcie razem. Maju, zdmuchnij urodzinową świeczkę, tak jak to robią ludzie. Dobrze. Powiesz, czego sobie życzyłaś? Tak, życzyłam sobie, żebyśmy wszyscy mieli jeszcze wiele, wiele przygód. No, udało nam się to urodzinowe przyjęcie dla Mai. I to jak? A ty, na co masz teraz ochotę? Chcesz jeszcze raz rozpocząć grę? Tak? Nie? Wobec tego, do zobaczenia!